24 września około godziny 20 w Dzierżeniowie na ulicy Diorowskiej doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili funkcjonariusze, 48-letni kierowca Volvo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki Dacia, którym kierował 37-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał większych obrażeń. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.